Marta Balukiewicz, witam Państwa w rozmowie Echo 24. Dzisiaj porozmawiamy o amerykańskich żołnierzach, którzy już są w Polsce, a na ten temat powie nam więcej doktor inżynier Tomasz Schulz, specjalista w dziedzinie uzbrojenia, Politechnika Wrocławska. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Trzecia pancerna brygada grupy bojowej. Amerykańscy żołnierze przyjechaliby wzmacniać wschodnią flankę NATO. To jest... Dobre chyba dla Polski, że ci amerykańscy żołnierze będą u nas stacjonować. Jakie ma znaczenie ich obecność w Polsce? Na pewno sprawa jest mocno dyskusyjna. Każda taka sytuacja pociąga za sobą szereg ograniczeń, szereg komplikacji o charakterze polityczno-prawnym i niewątpliwie przybycie Amerykanów tutaj do Polski ma przede wszystkim charakter propagandowy. Propagandowo, marketingowy, ma pokazać, że Stany Zjednoczone są zaangażowane we wzmacnianie tej flanki NATO wschodniej. Na pewno jest to jakiś tam sygnał adresowany do Rosji. Natomiast z technicznego, czy też militarno-technicznego punktu widzenia ta sprawa ma zupełnie inny wymiar. Ta brygadowa grupa bojowa jest stosunkowo niewielką siłą. Na dodatek jeszcze, o czym u nas rzadko się wspomina, z tych trzech batalionów, które stanowią główny element grupy brygadowej, tylko jeden będzie stacjonował w Polsce, drugi będzie stacjonował w Estonii, a trzeci w Rumunii. W związku z powyższym, gdyby policzyć długość granicy tej wschodniej flanki NATO i fakt, że ta jedna brygadowa grupa bojowa ma całą tę flankę wzmocnić, to wychodzi na to, że jeden amerykański czołg przypada na około 30 km granicy. No to jest czysto symboliczna obecność. Na dodatek jeszcze mędrzec, teoretyk i praktyk broni pancernej Heinz Guderian mówił: zawsze uderzaj pięścią, nigdy pojedynczymi palcami. Czyli istota użycia broni pancernej to jest jej użycie w sposób skoncentrowany. Więc gdyby doszło do jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej, to zarówno w działaniach zaczepnych, jak i w działaniach obronnych, siła tego rodzaju jednostek polega na koncentracji. Jeżeli z definicji rozpraszamy te jednostki na ogromnym obszarze, to tak na dobrą sprawę ich wartość bojowa spada niemal do zera. No bo jak wesprzeć działami samobieżnymi, które stacjonują w Polsce, batalion, który nagle potrzebuje tego wsparcia, ale znajduje się w Rumunii. No ale mieliśmy przykład parę tygodni czy miesięcy już temu, kiedy ci amerykańscy żołnierze do nas przyjeżdżali. Wielka feta, wielkie przyjmowanie amerykańskich żołnierzy i pokaz tak tej siły w cudzysłowie i pokaz sprzętu amerykańskiego na polskich ulicach. Rozumiem, że to rzeczywiście, tak jak pan przed chwilą wspomniał, ma głównie wymiar taki w cudzysłowie marketingowy. I propagandowy. I oczywiście nie jest to naganne. Zawsze tego rodzaju działania w kwestiach militarnych odgrywają dość sporą rolę. Manifestacja siły, manifestacja jakiejś determinacji, gotowości do działania na pewno jest wskazana. Jeżeli potencjalnemu przeciwnikowi pokazujemy brak tej gotowości, no to zachęcamy go do bardziej agresywnego działania. A czy Rosja rzeczywiście, tak, czy inni wschodni sąsiedzi, ale głównie Rosja, bierze w jakikolwiek sposób pod uwagę w ogóle tych obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce? Czy to też ma tylko takie znaczenie propagandowe? Okej, no są i nic nam do tego. To znaczy, można tutaj chyba rozdzielić dwie kwestie. Co Rosjanie mówią na ten temat i co być może zechcą z tym zrobić. Oczywiście Rosjanie w warstwie werbalnej są bardzo z tego niezadowoleni, sygnalizują, że jest to naruszenie uzgodnień, które gdzieś tam miały miejsce na początku lat 90., według których NATO nie miało się rozbudowywać na wschód. Potem mówiło się, że w krajach, które dawniej należały do bloku radzieckiego, wykluczone jest stacjonowanie wojsk innego kraju należącego do NATO, a więc dla Rosjan jest to kolejny dowód na to, że Amerykanie przede wszystkim, ale także i NATO jako cała struktura jest niewiarygodna, jest agresywnie nastawiona wobec Rosji i o paradoksie można odnieść wrażenie, że rosyjskim politykom taka sytuacja zupełnie odpowiada, że jest to dla nich kolejny dowód potwierdzający jakieś tam polityczne tezy i założenia. Warto pamiętać, że najczęściej są to kwestie, które są adresowane
skierowane do odbiorcy wewnętrznego, a więc Rosjanom chyba nie zależy na wykorzystywaniu tych argumentów w polityce międzynarodowej. Oni wykorzystują je na swoim rynku wewnętrznym. Pokazują swoim obywatelom, popatrzcie, Amerykanie kolejny raz naruszyli uzgodnienia, popatrzcie, Polacy zgodzili się na to, a więc również stanowią dla nas jakieś tam zagrożenie. I to jest ta warstwa werbalna. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie jakichkolwiek konkretnych działań, to po pierwsze, Rosjanie się z nimi nie afiszują, a po drugie, myślę, że dość realistycznie oceniają praktyczny wpływ takiej siły na równowagę na tej wschodniej flance NATO. A więc zdają sobie sprawę, że te kilkadziesiąt czołgów nie jest w stanie zmienić czegokolwiek w realnej równowadze militarnej. Gdyby Amerykanie przebazowali tutaj kilka dywizji i gdyby rozmieścili je wszystkie w Polsce, no to wtedy na pewno Rosjanie byliby zmuszeni do jakiejś tam militarnej reakcji, czyli do przemieszczenia swoich sił, do wzmocnienia obrony itd., itd. Natomiast tutaj sądzę, że realizm zwycięży, no chyba, że Rosjanie zechcą znowu wykorzystać to w celu propagandowym i powiedzą tak, skoro Amerykanie pojawili się w Polsce, no to my wysyłamy do Kaliningradu dodatkowe siły. Oczywiście nie zrobilibyśmy tego, gdyby Amerykanów w Polsce nie było. No i wtedy skutek może być odwrotny do zamierzonego, a mianowicie, że my zyskaliśmy jeden amerykański batalion, jeden dywizjon artylerii, a na naszej granicy pojawiła się na przykład dywizja pancerna. Z drugiej strony mająca dziesięciokrotnie więcej czołgów niż Amerykanie w Polsce. No i to oczywiście dla nas wtedy skutek byłby negatywny. Jest to zjawisko, które nazywamy spiralą, czyli najgorsza możliwa ewentualność. Czyli Rosjanie wyślą wzmocnienie dla swoich sił w Kaliningradzie, NATO będzie musiało jakoś zareagować, Rosjanie na to znowu zareagują. Czyli to jest ta najgorsza możliwa ewentualność, ten najgorszy możliwy scenariusz. Na ten moment jednak jest w miarę spokojnie. Przynajmniej tak możemy teraz twierdzić. 3,5 tysiąca żołnierzy, charakter symboliczny ich obecności, ale jednak możemy też, mam tutaj na myśli polskich żołnierzy, czegoś się jednak od nich nauczyć. Są wspólne ćwiczenia, wspólne działania. Na czym one będą polegać i też co dają polskim żołnierzom? Tego rodzaju działania są bardzo pożyteczne, jak wykazuje wieloletnie doświadczenie nie tylko w NATO, ale wcześniej w Układzie Warszawskim, wcześniej w czasie II wojny światowej. Współpraca między żołnierzami różnych armii nie zawsze jest łatwa. Różnią się procedury, różni się sposób rozwiązywania różnego rodzaju problemów, pojawiają się różnice w sposobie dowodzenia i na pewno, jeżeli mamy sojuszników, z którymi chcemy współpracować na płaszczyźnie militarnej, to niemal niezbędne są wspólne ćwiczenia i to nie takie, oczywiście takie też są potrzebne, mam na myśli ćwiczenia sztabowe, gdzie wszystko dzieje się w świecie wirtualnym, ale potrzebne są również takie ćwiczenia na najniższym szczeblu, gdzie drużyna piechoty z państwa X współpracuje z plutonem czołgów z państwa Y, gdzie śmigłowce z państwa X mają zabrać desant z państwa Y i wysadzić go gdzieś tam. I bardzo często okazuje się, że nawet w takich zupełnie poligonowych warunkach, gdzie nie ma realnego przeciwnika, dochodzi do bardzo poważnych problemów, dochodzi do bardzo skomplikowanych sytuacji. A do jakich byśmy mogli dać się też przykład? Przede wszystkim są to kwestie związane z porozumieniem się. Choć formalnie zawsze w każdym bloku militarnym jest jakiś język obowiązujący, w NATO jest to język angielski, w Układzie Warszawskim był to język rosyjski, to w praktyce okazuje się, że na jakimś tam poziomie znajomość tego języka może być niewystarczająca do tego, żeby się porozumieć. Te różnice, szczególnie w warunkach polowych, kiedy jest głośno, kiedy jest daleko do kogoś, kto mógłby pomóc i poradzić, powodują czasami daleko idące nieporozumienia. No potem kwestia procedur, komu co wolno zrobić, komu czego nie wolno zrobić, kto ma prawo wydać rozkaz, kto musi go wykonać i tak dalej, i tak dalej. I dlatego nawet bardzo proste ćwiczenia, banalne, w rodzaju takim, że kolumna wozów ma się przemieścić z punktu A do punktu B, ale ruch tej kolumny zabezpieczają żołnierze innej armii. Już samo to się przydaje, bo często okazuje się, że już na tym etapie pojawiają się problemy, które trudno rozwiązać. Rośnie zaufanie obydwu stron do siebie wzajemnie. Kiedy się nie znamy, jesteśmy, nazwijmy to ostrożni, jesteśmy wręcz czasami niechętni do kontaktu z tą drugą stroną. A w sytuacji, kiedy mamy współpracować na płaszczyźnie militarnej,
Nie może tak być. A więc im więcej takich ćwiczeń, tym na pewno lepiej, tym na pewno większe prawdopodobieństwo, że kiedy zajdzie potrzeba współpracy, nawet niekoniecznie w tej najgorszej ewentualności, kiedy byłaby potrzeba użycia siły militarnej, ale wyobraźmy sobie choćby sytuacje związane z działaniami w trakcie klęsk żywiołowych, kiedy trzeba na przykład współpracować przy ratowaniu ludzi, którzy są zalewani przez jakąś tam powódź, czy miała miejsce jakaś katastrofa ekologiczna, wybuch, pożar i współpracujemy. Nawet w takich sytuacjach ta wzajemna znajomość, ta współpraca, znajomość możliwości, to jest też bardzo istotne, jednej i drugiej strony, ogromnie pomagają i na pewno trzeba to robić. Mimo tego, że bardzo drogo to kosztuje. Komunikacja i wzajemna nauka przy tym działaniu na polu, w cudzysłowie, walki, tak? A co ze sprzętem? Amerykanie mają 87 czołgów Abrams, 144 wozy bojowe Bradley i 419 pojazdów HMV. To jest sprzęt, którego Polacy mogą pozazdrościć swoim amerykańskim kolegom po fachu? Myślę, że nie mamy powodu do kompleksów. Może zacznijmy od tego, że z tych powiedzmy około 90 czołgów tylko 1/3 będzie w Polsce. Także porównując potencjał ilościowy, to ciągle naszych czołgów jest wielokrotnie więcej. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli porównać nasze polskie Leopardy i Abramsy, to ta różnica nie jest bardzo znacząca. Działo jest takie samo, dokładnie. Nawet nie to, że tego samego kalibru, ale jest dokładnie takie samo. System kierowania ogniem jest podobny. Jeśli chodzi o ochronę balistyczną, również można dyskutować, który z tych czołgów ma lepszy pancerz. Nie ulega wątpliwości, że napęd polskich Leopardów jest zdecydowanie mniej problematyczne. Amerykańskie czołgi są napędzane turbinami gazowymi, co wiąże się z całym szeregiem zalet, ale także całą masą poważnych problemów. Między innymi zaleca się, żeby po 2 godzinach pracy silnika wymieniać filtry powietrza. W warunkach bojowych tego rodzaju wymiany co 2 godziny to jest oczywiście całkowita abstrakcja, ale jeżeli się tego nie robi, silnik się bardzo szybko zużywa. Paliwa zużywa znacznie więcej niż silniki w polskich czołgach. Także pod wieloma względami nawet starsze polskie czołgi, czyli PT-91, również nie są w sposób jakiś taki beznadziejny, przestarzały w relacji do Abramsów. Abramsy są bardzo ciężkie, ważą ponad 60 ton. W warunkach polowych to może stwarzać niemałe problemy. Nie wszystkie mosty wytrzymają takie obciążenie. Trzeba zadbać o to, żeby ten ruch był bezpieczny. Załogi amerykańskich czołgów są 4-osobowe. Nie ma tam automatu ładowania armaty, który jest nie tylko w naszych twardych, ale także jeszcze w zupełnie starych T-72. Także pod tym względem te zupełnie historyczne, już można powiedzieć, czołgi nawet przewyższają Abramsy. Zresztą warto pamiętać, Abrams nie jest nowoczesnym czołgiem. Nie jest, może jest nowoczesnym, ale nie nowym, ponieważ te wozy są produkowane od 1984 roku. Więc jeżeli rozpatrywalibyśmy ich wiek w kategorii samochodu osobowego, to tak, jeszcze to nie są zabytki, ale już na pewno nikt nie chciałby czymś takim jeździć. No bo to koniec końców kilkudziesięcioletnie maszyny. Jeśli chodzi o Bradleye, o bojowe wozy piechoty, no to ja na przykład bez wahania wybrałbym Rosomaka, gdybym miał decydować, jakim sprzętem chciałbym się posługiwać na polu walki. Bradleye zebrały dość krytyczne opinie, kiedy używano ich podczas wojny w Iraku, do tego stopnia, że Amerykanie w pewnym momencie musieli je z pierwszej linii wycofać ze względu na zbyt dużą ilość problemów różnego rodzaju z nimi związanych. I co najistotniejsze, te wozy nie były bardzo istotnie modernizowane i te słabości, które miały w przeszłości, nadal są tymi słabościami. Więc tutaj trudno powiedzieć, że jest to jakiś tam szczyt nowoczesności. Tym więcej, że produkowane są od 1981 roku. No a rekordzistą jest ciało samobieżne, haubica samobieżna M109, ponieważ pierwsze jej wersje trafiły do jednostek amerykańskich w roku 1962. Tak więc jest to już prawdziwy Matuzalem, oczywiście modernizowany wielokrotnie, ale także pod bardzo wieloma względami ustępuje najnowszym konstrukcjom tego typu. W związku z tym to nie jest sprzęt, który nas powinien wprawiać w jakiś nabożny podziw i wobec którego powinniśmy powiedzieć tak, no, że jeden amerykański czołg zdziała tyle, co 100 polskich albo coś w tym rodzaju. To jest sprzęt porównywalny ze sprzętem, którym my dysponujemy. Pod niektórymi względami jest lepszy, pod niektórymi względami jest ewidentnie nie lepszy. W związku z powyższym szczególnych kompleksów nie musimy mieć, na pewno.
Mieliśmy okazję widzieć już 3 drobne kolizje z udziałem amerykańskich żołnierzy, gdzie te ciężkie wojskowe auta nie radziły sobie na przykład ze śliską nawierzchnią, ale to chyba nie jest nic, co powinno spędzać nam sen z powiek. To po prostu zwykły wypadek losowy. To znaczy i tak, i nie. To jest na całe szczęście. Żadna z tych kolizji nie miała poważnych skutków, chociaż co najmniej jedna z nich mogła mieć, ponieważ uczestniczył w niej samochód przewożący amunicję czołgową i w skrajnym przypadku mogło to doprowadzić do katastrofalnych skutków, ale to jest rzecz, która nie zawsze wiąże się z obecnością żołnierzy obcej armii na terytorium jakiegokolwiek kraju. A mianowicie każda konfliktowa sytuacja, jaka w związku z ich obecnością powstaje, jest rozpatrywana znacznie bardziej wnikliwie, zarówno przez media, jak i przez obywateli, niż podobny wypadek, do którego doszłoby z udziałem własnych żołnierzy. Bardzo różnie rozwiązywane są kwestie, nazwijmy to, odpowiedzialności prawnej tych żołnierzy armii obcych przebywających na terytorium innych krajów. W niektórych przypadkach, i chyba jest to taki, powiedzmy sobie, najlepszy z punktu widzenia prawnego układ, żołnierze, którzy trafiają w gości do jakiegoś państwa, w dużym stopniu podlegają jurysdykcji tego państwa. Amerykanie absolutnie nie dopuszczają takiej ewentualności. Żołnierze amerykańscy najczęściej nie podlegają prawu krajów, w którym się znajdują, co jeszcze potęguje konflikty. Czyli w momencie, kiedy na przykład dochodzi do jakiejś banalnej awantury w lokalu gastronomicznym, co jest niemalże nieuniknione w przypadku młodych ludzi, którzy po pierwsze się trochę nudzą, po drugie chcą poznawać świat, a więc te kontakty jakieś tam zawsze zachodzą, może dojść do konfliktów. No i wtedy świadomość, że na przykład żołnierz obcego kraju, który dopuścił się jakiejś tam, powiedzmy sobie, naruszenia prawa, nie będzie przed tym w żaden sposób za te swoje jakieś wykroczenia odpowiadał przed instytucjami do tego uprawnionego danego kraju, to zawsze wywołuje napięcia, emocje. W wielu krajach, gdzie Amerykanie stacjonują od wielu lat, protesty na tym tle są bardzo gwałtowne. Że dlaczego amerykańscy żołnierze nie podlegają lokalnemu prawu? I tak dalej, i tak dalej. Także te drobne, na szczęście, zdarzenia drogowe mogą być przykładem właśnie takiego wnikliwego spojrzenia gospodarzy na to, co goście robią na ich terytorium. Na szczęście, wspomniał Pan o protestach, na szczęście jeszcze w Polsce takich protestów większych nie było i miejmy nadzieję, że większych protestów nie będzie. Raczej nie musimy się ich spodziewać. To znaczy, obawiam się, że to będzie miało związek po pierwsze z tym, jak długo Amerykanie będą przebywali na terytorium Polski, po drugie, jak licznie będą przebywali na terytorium Polski, no a po trzecie, jak będą się te wzajemne relacje układać. I im więcej będzie tych interakcji, tym większe prawdopodobieństwo, że będą również różnego rodzaju konflikty i prawdziwe, i urojone. Warto pamiętać, no, że przez kilkadziesiąt lat, chcąc nie chcąc, gościliśmy na swoich ziemiach inną armię wielkiego mocarstwa, armię radziecką. No i te konflikty były nieuchronne. Rosjanie stosowali najprostszą możliwą metodę, a mianowicie ograniczali do minimum kontakty między swoimi żołnierzami a obywatelami Polski, ale i tak dochodziło do przeróżnych sytuacji, do wypadków samochodowych, do przestępstw o charakterze kryminalnym, które popełniali Rosjanie, a ofiarami byli obywatele Rzeczpospolitej. Takie sytuacje są niemal nieuniknione i też trzeba się na to przygotować i trzeba mieć świadomość, że nadzieja, że tak się nie stanie, nie wystarczy do tego, żeby rzeczywiście tak się nie stało. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę o tym potencjale amerykańskich wojsk, a także o tym, jak może przebiegać ich wizyta w naszym kraju. Mówił doktor inżynier Tomasz Schulz, specjalista w dziedzinie uzbrojenia z Politechniki Wrocławskiej. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję.